Dzień dobry. Witamy na konferencji prasowej Konfederacji. Moje nazwisko Krzysztof Mlawa. Wraz ze mną w konferencji będą brali udział poseł Jakub Kulesza oraz Paweł Wyżykowski. Chcemy jednocześnie przekazać, przeprosić Państwa, że nie mógł do nas dołączyć wcześniej zapowiadany Robert Winnicki. Niestety wczoraj wieczorem dostaliśmy informację, że Robert z powodów spotkań ważnej Komisji Łączności oraz spotkań również w bardzo ważnej dla nas kwestii, w kwestii Polaków na Białorusi, musiał zostać w Warszawie. Szanowni Państwo, znajdujemy się w Ostrołęce, w miejscu nieprzypadkowym. Tuż za nami, mam nadzieję, że wszyscy widzimy, znajduje się niechlubna pamiątka rządów Prawa i Sprawiedliwości. Chciałoby się powiedzieć, że znajdujemy się w miejscu budowy elektrowni węglowej, jednak tak naprawdę musimy stwierdzić, że znajdujemy się już w miejscu wyburzania elektrowni węglowej. Świadczy to o wielkim marnotrawstwie i nieodpowiedzialności partii rządzącej. Szanowni Państwo, na początku kilka cyfr. Otóż elektrownia według wstępnych szacunków miała kosztować 6 miliardów złotych. Według kolejnych, bardziej aktualnych, koszt budowy miał wahać się w granicach od 8 do 9 miliardów złotych. Wydaje się, że ten drugi szacunek jest bliższy prawdy z uwagi na to, że szacunek ten pochodzi od Jadwigi Emilewicz, więc trudno zarzucać złe intencje w tych szacunkach. Mamy, przekazałem Państwu jakieś drobne informacje o liczbach, teraz kawałek historii. W 2012 roku jeszcze poprzednia władza, Platforma Obywatelska, schowała projekt budowy tej elektrowni węglowej głęboko do szuflady. Powód? Prozaiczny. Rachunek ekonomiczny. W 2015 roku Krzysztof Tchórzewski, dla którego celowo został stworzony od podstaw, stworzone zostało od podstaw Ministerstwo Energii, zdecydował, że ten projekt będzie wyjmowany z tej szuflady, odświeżany i realizowany. Już wtedy specjaliści z branży energetycznej pukali się w czoło, słysząc pierwsze decyzje nowego ministra. Nie trzeba być wielkim specjalistą zarówno z kwestii energetycznych, jak i specjalistą ekonomicznym, żeby stwierdzić, że w Ostrołęce, która de facto znajduje się, szanowni Państwo, w Polsce północno-wschodniej, czyli w znacznej odległości od źródeł energii, myślę tutaj od kopalń śląskich, ale także od lubelskiej Bogdanki, że ten projekt energetyczny jest nierentowny i nie powinien mieć miejsca. Śmiem twierdzić, że wiedział również o tym Krzysztof Tchórzewski. Niemniej jednak Krzysztof Tchórzewski nie traktował tego projektu jako projekt energetyczny, jak projekt gospodarczy. Traktował ten projekt jako projekt czysto polityczny. Czysto polityczne. To Krzysztof Tchórzewski chciał tutaj w okręgu siedlecko-ostrołęckim umocnić się na pozycji, powiedziałbym, lokalnego barona PiS-u. Także wymierne korzyści polityczne Krzysztofa Tchórzewskiego przeważyły nad interesem Polaków. Szanowni Państwo, kilka teraz efektów decyzji i liczb. Wstępne szacunki, z powrotem wstępne szacunki, i to są delikatne szacunki, mówią o tym, że ta inwestycja wraz z kosztami jej wyburzenia kosztowała, szanowni Państwo, nas wszystkich, podkreślam, nas wszystkich, to nie są pieniądze Krzysztofa Tchórzewskiego, Jarosława Kaczyńskiego, tylko to są nasze pieniądze, kosztowała 1 300 000 000 zł. Oczywiście decyzja co do rozbiórki zapadła, jak sami Państwo możecie podejrzewać, wtedy, kiedy Krzysztof Tchórzewski przestał być ministrem energii, czyli w 2019 czy 2020 roku.
Chciałbym, szanowni państwo, jeszcze wam powiedzieć o dwóch kwestiach. Jako Polacy, jako podatnicy, z jednej strony powinniśmy cieszyć się, że Krzysztof Tchórzewski nie jest już ministrem energii, jednak co jest fatalne dla nas, Krzysztof Tchórzewski w marcu tego roku stał się głównym doradcą premiera Rzeczpospolitej Polskiej. Powinniśmy już teraz obawiać się kolejnych fantastycznych decyzji pana Krzysztofa. No i na koniec, szanowni państwo, jeden cytat, na koniec mojej wypowiedzi oczywiście, jeden krótki cytat z Krzysztofa Tchórzewskiego. Ten cytat pokazuje cynizm, wyrachowanie, a przede wszystkim brak odpowiedzialności za swoje decyzje, za swoje czyny. Pokazuje również, że coraz trudniej przedstawicielom partii rządzącej ukrywać butę i arogancję. Ten cytat to, szanowni państwo, nie mogę upierać się przy swoich decyzjach. Koniec cytatu. Przekładając to na język polski, na nasz język, Krzysztof Tchórzewski dyskutuje sam ze sobą. Nie zgadza się sam ze sobą. Dziękuję bardzo. Jakubie. Szanowni państwo, dzisiaj spotykamy się tutaj, by omówić, wydawałoby się wielki, ale tak naprawdę jest to mały symbol niekompetencji i marnotrawstwa tego rządu. Przez lata Polskę rządzą na zmianę albo złodzieje, albo nieudacznicy. Inaczej tego określić nie można. Takich dwóch wież, które widać, bo majestatycznie wznoszą się tutaj nad nami, w Polsce jest więcej. Ktoś by powiedział, że to aż 1,3 mld złotych zmarnowanych. Tę cenę poniesiemy my wszyscy. Widzimy ten wzrost energii. Widzimy wzrost cen materiałów budowlanych, na które wpływa wzrost cen energii. To są lata błędnych decyzji w zakresie polityki energetycznej. Dzisiaj widzimy, że te wszystkie decyzje były podejmowane z uwagi na kryteria czysto wyborcze, czysto polityczne. Te 1,3 mld zmarnowanych naszych publicznych pieniędzy możemy przemnożyć przez całą Polskę i zobaczyć, jak wiele takiego marnotrawstwa jest. Widzimy Ostrołękę, widzimy 150 milionów na respiratory, które nie dotarły ministra Szumowskiego. Widzimy 70 milionów Jacka Sasina zmarnowane na wybory, które się nie odbyły. Nie widzimy szereg mniejszych decyzji. Mieliśmy szereg przykładów bardzo podobnych, zbliżonych w Puławach, z których pochodzę, w których mieszkam. Też miała powstać pierwotnie elektrownia gazowa. Później zmieniła się władza. Rząd PiS-u stwierdził, że nie. Jednak będzie elektrownia węglowa, bo Polska stoi węglem. I tak ta inwestycja przez długi czas. Szanowni państwo, no teraz też jesteśmy w problemie. Rządzący próbują ten problem jakoś rozwiązać, no bo trudno się przyznać do tego, że wybudowało się elektrownię, która nie ma ekonomicznego uzasadnienia, elektrownię, do której trzeba byłoby dokładać. Jest próba przekształcenia tego, w zasadzie zbudowania od nowa, bo koszt wyburzenia będzie ogromny, zbudowanie od nowa bloku gazowego, z którym też są problemy. Problemy, jeśli chodzi o gaz, który miałby być do tej elektrowni dostarczony. W planach są wizje dostarczania gazu przez Baltic Pipe, który jeszcze nie powstał. Mamy wprawdzie rurociąg jamalski, który może przesyłać bardzo duże ilości gazu, ale kontrakt na ten przesył kończy się w przyszłym roku. W związku z tym nie można się do tego rurociągu podłączyć. Szanowni państwo, no najwyższy czas rozliczyć tych nieudaczników, którzy marnują nasze pieniądze, nie tylko za ten lockdown, także za szereg sprzecznych z zasadami ekonomii, decyzjami gospodarczymi. Problemem jest to, że rządzący chcą, by ten ich paśnik, te zabawki w postaci spółek Skarbu Państwa były jak największe, po to, żeby mogli korzystać z nich w formie miejsc pracy, w formie wysokopłatnych
prywatnych miejsc w zarządach, w radach nadzorczych, ale na tym wszystkim z uwagi na nieekonomiczność decyzji cierpimy my wszyscy. Skandaliczne jest dzisiaj to nasze powitanie. Stoimy praktycznie na pustym parkingu, nie ma tutaj mieszkańców, nikomu nie zagrażamy, a przywitał nas cała kompania policji. Dziękujemy panom policjantom, możemy czuć się bezpiecznie. A w międzyczasie za nami jeździł radiowóz, zagłuszając naszą konferencję i przypominając, że mamy stan epidemii, informując, że no musimy zakładać maseczki. W sytuacji, w której profesorowie, lekarze z Rady Medycznej, doradcy premiera wprost mówią już publicznie, że maseczki na świeżym powietrzu nic nie dają, bo na świeżym powietrzu nie dochodzi do zakażeń. Także to jest chyba najważniejszy temat dla policji, a dla nas najważniejszym tematem jest to, by odpowiedzialnych za to marnotrawstwo po prostu osądzić i w uczciwym procesie następnie osadzić we właściwym dla tych osób miejscu. Proszę o zabranie głosu pana prezesa Pawła Wyrzykowskiego. Szanowni Państwo, znajdujemy się naprzeciwko cmentarza. Za nami wielki pomnik pogrzebu polskiej energetyki, który urządzany nam jest przez rząd tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Mamy nową miarę, jeżeli chodzi o skalę marnotrawstwa. Cała Polska śmiała się z Jacka Sasina, kiedy zmarnował 70 milionów na wybory, które się nie odbyły. Tymczasem tutaj mamy Krzysztofa Tchórzewskiego, który równa się 8 Szumowskich, 19 Sasinów, 260 Obajtków. Szanowni Państwo, to nie jest nawet... Kiedyś to było zabawne z tym Sasinem, ale dzisiaj pozostaje nam już tylko płakać, ponieważ skala marnotrawstwa jest niewyobrażalna. Kilka lat temu do jednej z lokalnych gazet napisałem artykuł pod tytułem "Przez ministra Tchórzewskiego Putin zaciera ręce". Dzisiaj z całą stanowczością można stwierdzić, że przez ministra Tchórzewskiego Putin skacze z radości. Może odłóżmy to na chwilę. Ja przyjechałem z Siedlec. Krzysztof Tchórzewski, poseł wielu kadencji, pochodzi z tego miasta. I dla mieszkańców Ostrołęki chciałbym krótkie przeprosiny w imieniu mieszkańców Siedlec złożyć. Siedlce przepraszają za pana Krzysztofa Tchórzewskiego. Mamy nadzieję, że jego władza skończy się jeszcze szybciej niż skończyło się ministrowanie. Liczymy na to, że ludzie, którym naprawdę zależy na tym, aby pieniądze publiczne nie były marnowane, zaangażowali się do działania. Są z nami tutaj działacze Konfederacji, zarówno z Ostrołęki, jak i z Ostrowi Mazowieckiej. Zachęcamy naprawdę do angażowania się, gdyż największą przyczyną zła jest bezczynność ludzi dobrych. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo pytania? Temat Ostrołęki? Dobrze, to ja się z pismem zapoznam po konferencji. To przejmiemy. Chodzi tu głównie o zmianę tej linii energetycznej, ma związek też z tym blokiem C. Dobrze, to... Miejscowość Baranowo, Czarnia i Lelis. Także... Dobrze, zapoznam się z pisem po konferencji. Ze strony mediów, może ze strony pana, który ma kamerę łudząco przypominającą kamerę, którą wykorzystują policjanci podczas tego typu nalotów. Nie. To dziękuję bardzo państwu za może tak duże zainteresowanie. Słowem jeszcze wyjaśnienia. Co do tutaj obstawy policyjnej, ja przedwczoraj otrzymałem pocztą wyrok umarzający postępowanie, uniewinniający mnie za niezastosowanie się do bezprawnego, jak się okazało, nakazu stosowania. Proszę Państwa, zachęcam do tego, aby rzeczywiście zapoznać się z tymi wyrokami, zarówno ze sprzeciwami, jak i wyrokami nakazowymi, ale również właśnie z efektem sprzeciwu, czyli wyrokiem umarzającym postępowanie, gdyż świadczy to o tym, że możemy tutaj stać bez obaw. Policjanci nas prawdopodobnie wylegitymują, spiszą, dostaniemy pocztą wezwanie tutaj do Ostrołęki na komendę. Oczywiście nie trzeba się stawiać, bo to nie rodzi ze sobą żadnych konsekwencji. Poczekamy na wyroki nakazowe rzędu od 100 do 500 zł. W ciągu 7 dni złożymy długopisem, jednym zdaniem napisane odwołanie od wyroku, sprzeciw.